No i namówiliście mnie. Robert, wybacz, ale nie byłem w stanie się powstrzymać. No zobaczcie, Chinka dała radę, przekroczyliśmy 16 V, ona tutaj spokojnie, dość mocno przekracza te 16, tylko trzeba to tutaj uważać na prądy, bo kręcąc sobie tym potencjometrem, który tutaj dolutowałem, podnosząc napięcie, bardzo mocno wzrasta prąd, więc trzeba po prostu uważać, przy jakich napięciach te prądy nam tutaj rosną, bo ona jest w stanie tutaj nawet przy 16 V dać te 8 A maksymalnych. No więc może to być prąd niszczący, więc trzeba to po prostu korygować i uważać na to. Nie będę się zbyt dużo rozgadywał, dlatego że nie jest to przeznaczony materiał dla zupełnych amatorów. Tutaj trzeba uważać, tutaj są napięcia przekraczające 230 V i trzeba wiedzieć, co się robi. Ja powiem tylko tyle. Na tej płycie z rezystorem R13, znajdującym się tutaj obok tego układu scalonego U5, trzeba do niego równolegle podlutować jakąś rezystancję w granicach. Ja w tej chwili ustawiłem 14 kOhmów. Żeby dało się to regulować, to zrobiłem sobie to łącząc tutaj dwa rezystory. Jeden regulowany, drugi stały. Ten stały rezystor to jest rezystancja 10 kOhmów. Ten potencjometr to jest 20 kOhmów, ale nie miałem innego, on jest zbyt duży. Wystarczyłoby tutaj dać 10 kOhmów w szereg. No i mamy tutaj rezystancję, tak jak mówiłem, około 14 kOhmów, w tej chwili wpiętą równolegle z tym rezystorem R13 na płycie, który się tutaj znajduje. No i jeżeli ktoś uważa, że ma ochotę, potrafi się posługiwać lutownicą, to proszę bardzo, nie zachęcam, nie będę tutaj zbyt dużo się rozgadywał, dlatego tak jak mówię, niech to robią po prostu osoby, które wiedzą, co robią, żeby nie zrobiły sobie krzywdy, ani akumulatorowi. Więc tak jak widzicie, da się, ale z uwagą i ostrożnością. Więcej nie będę tutaj pokazywał, bo myślę, że kto będzie chciał skorzystać z tego filmu, to na pewno skorzysta i więcej tutaj nie trzeba mówić na ten temat. Także dzięki i pozdrawiam.